Z królową nauk zmierzyło się 16 uczniów szkół podstawowych w gminnym konkursie matematycznym, który zorganizowano w szkole podstawowej w Różkowie I. Udział w nim wzięli uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Kościelec. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych, klasy 4-6 oraz klasy 7-8. Patronat nad konkursem objął wójt gminy Kościelec Dariusz Ostrowski, który jednocześnie ufundował nagrody. Gminny konkurs matematyczny dobiegł końca. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za udział. Komisja tutaj podpowiada, że Wy poziom bardzo wysoki zaprezentowaliście, więc wyniki tutaj bardzo wyrównane, ale musimy wyłonić zwycięzców, tak? Osoby, które otrzymały największą ilość punktów, zajmą pierwsze, drugie i kolejno trzecie miejsce. Choć ja już dzisiaj Wam mówię, że wszyscy jesteście tutaj nagrodzeni. Wszyscy jesteście zwycięzcami. Przyjechaliście na gminny konkurs, więc zostaliście zakwalifikowani przez swoich nauczycieli jako najlepsi uczniowie właśnie tutaj z matematyki. Pan Dariusz Ostrowski był właśnie wieloletnim nauczycielem matematyki w zespole szkolno-przedszkolnym w Kościelcu, wcześniej szkoła podstawowa w Kościelcu i uczył mnie 4 lata matematyki. Więc panie wójcie, bardzo dziękuję za te lata, wspominam je bardzo miło i na pewno przyczyniły się do tego te lata nauki pod bacznym okiem pana wójta, że jestem na tym miejscu, a nie innym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Ja może powiem w ten sposób. Wszyscy doskonale wiemy, znamy powiedzenie, że matematyka jest królową wszystkich nauk. I mało kto o tym nie słyszał. Bez matematyki nie byłoby postępu, jeżeli byłby to naprawdę bardzo niewielki. Ona jest wszędzie, w każdej dziedzinie, w matematyce, fizyce, w informatyce, w medycynie, w biologii i tak dalej, i tak dalej. Można było tutaj wymieniać. Dlatego sądzę, że no, Wy jesteście tymi wyjątkowymi ludźmi tutaj dzisiaj, którzy bierzecie udział w tak ważnym, istotnym konkursie. I chciałbym z tego miejsca podziękować pani dyrektor, która podjęła się organizacji tego konkursu, jak i wszystkim tutaj paniom, które przygotowywały zadania, które dzisiaj były też pomocne w realizacji tego przedsięwzięcia. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i Wam cieszę się niezmiernie, że tak duża grupa i taki poziom jest tutaj w naszej gminie, jeżeli chodzi o matematykę, a Wam życzę również sukcesów w innych konkursach, które będą, w których będziecie uczestniczyli, żebyście wybadali ich jak najlepiej, a to jest dla Was też przyszłość, bo dzięki temu będziecie mogli wybrać sobie jakieś no, specjalne kierunki potem w kształtowaniu swojego życia. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki. Z matematycznymi zawiłościami poradzili sobie najlepiej. W kategorii wiekowej klas 4-6 trzecie miejsce zajął Norbert Malenta z zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu. Na drugim miejscu znalazł się Kacper Śmigielski ze szkoły podstawowej w Dobrowie. A po najwyższy laur sięgnął Michał Wilczewski ze szkoły podstawowej w Dobrowie. Wśród klas 7-8 zwycięzcami zostali Maciej Szczesiak ze szkoły podstawowej w Różkowie I z trzecią lokatą,
Na drugim miejscu znalazł się Dawid Balcerzak z zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu. Pierwsze miejsce wywalczył Mikołaj But ze szkoły podstawowej w Ruszkowie I. Wszystkim uczestnikom konkursu należą się gratulacje.